przechodzimy do głosowania, do procedowania uchwały na punkt 3 z projektu rządu Wydarzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej. Projekt, proszę Państwa, dotyczy wprowadzenia dokumentu prognozy finansowej oraz dokumentu planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych, które zostały określone w zakresie deklaracji stron umowy społecznej oraz zostały opisane w zarządzeniu nr 320/2009 roku w zakresie ZPTO, które powstaje na terenie dzielnicy 18 i zadań opisanych jako kompensaty w tym zakresie. Proszę Państwa, uchwały, które dotyczą tego tematu, to są uchwały na druku nr 3, na druku nr 4, na druku nr 5, 6, 7, 8, 9, proszę Państwa, jak również na druku nr 10. To są wszystkie te uchwały, które będą dotyczyły tego samego tematu. Pozwolę sobie je zreferować. Oczywiście dyskusja przy każdej z uchwał jak najbardziej będzie, ale chciałbym tutaj od razu przedstawić to, czym kierowaliśmy się w zakresie przedstawienia tych właśnie zadań i będziemy zabiegać o to, żeby te zadania zostały wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i do wieloletniego planu inwestycyjnego. Proszę Państwa, zgodnie z zapisami umowy społecznej, tak jak Państwo macie to w uchwale, prezydent miasta Krakowa bierze na siebie odpowiedzialność dotyczącą wprowadzania zadań związanych z rekompensatami dla dzielnicy 18. Te zadania, jak Państwo pamiętacie, nigdy do tej pory nie były wpisywane przez Radę Dzielnicy 18 w sposób uchwał do budżetu miasta Krakowa. Doszliśmy do wniosku, że należy to zmienić i należy powiedzieć o tym, że ta umowa funkcjonuje, jest i że należy te zadania wpisać i zacząć je realizować w sposób oficjalny. W zakresie zadań, które zostały wskazane, to są, proszę Państwa, wszystkie zadania, które posiadają dokumentację projektową, która już została uzgodniona. Dokumentację projektową, która ma w pełni wydane pozwolenia na budowę. Jedynym zadaniem, które jest wpisane ponad to, ponieważ dokumentacja jest w trakcie przygotowywania, jest to, proszę Państwa, zadanie dotyczące ulicy Klasztornej, ale z uwagi na fakt, że ta dokumentacja projektowa powinna być gotowa w przyszłym roku, wpisaliśmy to zadanie do realizacji, tak aby mogło ono się wpisać w wieloletni plan inwestycyjny i aby można było poprzez budżet miasta Krakowa zabezpieczyć środki na to zadanie. Konsekwencją tego zadania, kolejne zadanie, które ma być realizowane w naszej dzielnicy, czyli budowa boisk inwestycyjnych w osiedlu Mobiła wraz ze świetlicą. Tam także na dzisiaj mamy zmianę dokumentacji w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie tego, że dokumentacja została przygotowana jako dokumentacja ze stałym zbiornikiem odbioru nieczystości, ale niestety nie zgodził się na realizację przy takim obiekcie w ten sposób odbioru nieczystości minister środowiska. Stąd musimy wystąpić o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby można było tam dokonać tego połączenia lub też poczekać, proszę Państwa, do przygotowania dokumentacji klasztornej i wtedy przyłączyć już tą inwestycję do kanalizacji miejskiej i wtedy ta inwestycja ze zmianą związaną z tym projektem będzie mogła być realizowana. Drugą taką inwestycją, która dzisiaj także posiada dokumentację, dla której toczą się wszystkie uzgodnienia, jest, proszę Państwa, inwestycja, która będzie realizowana w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych w osiedlu Kościelniki przy Zespole Szkół Ogólnych Szacunku nr 52, ulica Sawie Celeckiego 12. Tam także mamy sytuację taką, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscu, w którym jest skazana
lokalizacja tegoż wojska. Wojska przewiduje, proszę Państwa, to, że będzie tam nawierzchnia biologicznie czynna, czyli że będzie to wojsko trawiaste. Z racji tego, że dzisiaj no, praktycznie odchodzi się od budowy wojsk trawiastych na rzecz wojsk, które są z powierzchnią sztuczną, także musimy wystąpić do Biura Planowania Przestrzennego o zmianę w tym punkcie tej powierzchni biologicznej czynnej w innej proporcji. Dziś jest to proporcja 80 na rzecz powierzchni biologicznej czynnej do 20 na rzecz nawierzchni innych, nie tylko sztucznych, ale i również stoski grupowej z kamienia i tak dalej. My występujemy o zmianę, żeby była to proporcja odwrotna, 80 do 20 na rzecz tych elementów sztucznych i pozostałych elementów zabudowy, które mogłyby się zmieścić na tym właśnie obszarze, a ten element biologicznie czynny, żeby był w wysokości 20%. Pozostałe, proszę Państwa, wskazane inwestycje, tak jak Państwo czytaliście w przedstawionych uchwałach, będą już miały dzisiaj pozwolenia na budowę, które są obowiązujące. Są to wpisy związane z decyzjami ulicy P, które zostały i wyzyskane też z samymi pozwoleniami na budowę, które te inwestycje mają. Pierwszy grup, który przedstawiamy Państwu do przegłosowania w tym zakresie, w porozumieniu już tymi uchwałami Komisji Infrastruktury Komunalnej, dotyczy, proszę Państwa, budowy miejsc parkingowych przy Alei Przyjaźni wzdłuż osiedla Centrum C i Centrum B. Kwoty, które zostały wskazane w poszczególnych uchwałach, pochodzą z analiz, które wynikają z danych przedstawianych na zespole koordynacyjnym i podział również tych kwot w poszczególnych latach pozwalających nam zamknąć się praktycznie w roku 2015 także pochodzi z tego harmonogramu, który jest z zespołu. Stąd, proszę Państwa, inwestycja dotycząca budowy miejsc parkingowych przy Alei Przyjaźni wzdłuż osiedla Centrum C i Centrum B. Zgodnie z tym harmonogramem kształtuje się w latach 2013 realizacja budowy miejsc parkingowych kwota 6 milionów złotych, budżet miasta Krakowa jako źródło finansowania i kwot i rok 2014 również realizacja tego zadania w wysokości 6 milionów złotych również budżet miasta Krakowa. To zadanie zostało wycenione na kwotę 12 milionów złotych. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa Rady chciał zabrać głos? Pani Burmistrza. Było konsultowane, nie wiem, ze skarbnikiem albo z Adamczykiem, czy ma jakieś realne możliwości wprowadzenia do budżetu? O uchwałach został poinformowany prezydent miasta Krakowa, że takie uchwały zostaną podjęte przez nas. Jaki kształt budżetu będzie? My jako Rada Dzielnicy nie mamy na to żadnego wpływu, ale zgodnie z zapisami umowy społecznej to prezydent miasta Krakowa ma wprowadzać te zadania do budżetu. Nie chcemy tego robić tak jak do tej pory w zakresie rezerw, przenoszonych środków, tak jak to było na przykład w przypadku boiska na osiedlu, proszę Państwa, Szklane Domy przy szkole 88, gdzie przez dwa lata nie mogliśmy uzyskać środków finansujących na tę inwestycję w drugim etapie. Tylko chcemy otwarcie zapytać o to, kiedy te zadania, jak wskazujemy dokładnie, które zadania, ponieważ te zadania są już przygotowane, mają dokumentację, kwoty nie są podawane przez nas, bo to nie myśmy wyliczali te kwoty, tylko one są wyliczone przez urzędników, przez ZIPIT, czy przez inne jednostki, które zajmowały się do tej pory tymi inwestycjami, więc proszę Państwa, też nie są to kwoty, które my byśmy wskazywali i określali jako tylko i wyłącznie prawdopodobne w zakresie realizacji. Oczywiście są kwoty szacunkowe, ale oparte na wszelkiego typu wyliczenia, które są stosowane do wyliczeń kwot szacunkowych w zakresie budżetowania w mieście Krakowie. Więc tutaj te kwoty są normalnie określane. Oczywiście jak te zadania staną na postępowaniach przetargowych, liczymy na to, że oczywiście te kwoty zostaną zmniejszone i może będzie można jakieś inne zadania w tych kwotach realizować. Proszę Państwa, to tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaki jest stan finansów naszego miasta. Państwo na pewno znacie te informacje, nie tylko i wyłącznie z prasy, również z
z informacji, które dobiegają do nas od skarbnika miasta Krakowa, od dyrektorów poszczególnych jednostek w mieście, wydziału. Wiemy, że każdy na przyszły rok dostał budżet, który został obcięty. My również, proszę Państwa, ten budżet zostaliśmy obcięty. Ale to nie znaczy, że Rada Dzielnicy nie powinna występować z uchwałami, które są i powinny być realizowane. Te uchwały również będziemy przesyłać nie tylko do Państwa Krakowa, ale również i do radnych miejskich w zakresie realizacji tejże deklaracji stron, czyli umowy społecznej, która to została, proszę Państwa, zawarta w 2009 roku, bo ona została złożona w 2009 roku. Czy ktoś z Państwa radnych, Pan Radny Maranda? Panie Przewodniczący, to wszystko ładnie wygląda, tylko to jest takie coś jak sztuka dla sztuki. Ten harmonogram i umowy społecznej jest kwoty, sam Pan mówi, że to jest już wszystko przygotowane, wyliczone, czeka to na realizację. Pieniędzy w budżecie miasta nie ma, doskonale Pan wie o tym, w tej chwili była podana informacja z Komisji Budżetowej, że to była katastrofa i całkowicie mogą nawet nie wypłacać urzędnikom pensji, a Pan mówił o inwestycjach. Także możemy produkować jeszcze setki papierów, uchwał, które tak nie pomoże akcentu przypomnieć, że w tamtym roku, jak tu radny Poręcki, jego tu nie ma, składał do budżetu miasta te wnioski, to co Pan tu w tej chwili odczytuje, to większość radnych, czyli większość rządząca Platformy, te wnioski wszystkie odrzuciła. Czyli tak prezydent, jak i rada ma w nosie tą całą umowę. No i my co możemy tutaj robić taki cykl, jak powiedziałem, sztuka dla sztuki. Znaczy ja co do komentarza tutaj nie będę się wypowiadał, ponieważ to jest jak gdyby Pana stanowisko. Moje stanowisko jest takie, że uważam, że powinniśmy o tym ciągle mówić, ciągle przypominać i walczyć o to, żeby to się w budżecie znalazło. Pan Radny Wiecław. Tak, również chciałem na ten temat powiedzieć jako członek zespołu, który wiadomo, jak ma ten temat wobec paradni i jak tym przypominałem, bo były dwa spotkania, że termin realizacji tej inwestycji czy remontów już minął i niejako tutaj według mnie troszeczkę zbyt ostrożnie jest działanie rady, ale też takie, jeżeli okaże się, że potwierdzą się moje takie przewidzenia, że większość tych zadań nie wyjdzie do realizacji, no to tak jak widzę, że było zwolnione, że niejako społeczeństwo podobnie zostało zagrożone po prostu bankowi. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. W takim wypadku, proszę Państwa, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania poszczególnych uchwał. W tym zakresie oczywiście ktoś jeszcze z Państwa chciałby w trakcie poszczególnych uchwał włączyć się w dyskusji. Będzie czas zgodnie z procedurą. A druk numer 3 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczący wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej według planu finansowego zadania inwestycyjnego budowa miast parkingowych w Szalej Przyjaźni, dużo się dla Centrum C i Centrum B w zakresie przedstawionym w projekcie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na druk numer 3.